Witajcie. Witamy ponownie. Kontynuujemy naszą dyskusję o relacji, przez relację. ale tak oczywiście w kontekście tego, na ile ona ma szansę nam pomóc w takiej, trochę nie chcę powiedzieć, walce cenowej. Neutralizacji argumentu cena. Dobra, <grym> utrzymaniu marży tak. i radzeniu sobie w ogóle z sytuacją, w którym ta, ta presja takich kosztów budżetowa wydaje mm. się być na pierwszym planie. Absolutnie tak. I powiedzieliśmy sobie, że relacja jako taka. Yy, no pozwala nam po pierwsze zbudować swoją atrakcyjność, ale też w jakimś sensie daje komfort temu naszemu rozmówcy. I tutaj, a propos, mówiliśmy a propos techniki, czy bycia wprost, prawda? Ale powiem Ci, że jest coś jeszcze ważnego i ciekaw jestem, czy się ze mną zgodzisz. My często mówimy w, wtedy, kiedy uczymy ludzi budowania jakiejś tam trochę niestandardowej, mm. mówimy innowacyjnej relacji. Mm że pewnym kluczem jest prawo do nie. Zgoda? Jest, my o tym Czy mówimy. Pełna zgoda, bo jak dla mnie to jest rozszerzenie tego, o czym powiedziałeś przed chwilą, że dbamy o ten komfort naszego rozmówcy. To, że ja Ci dam to nasze prawo do nie, to jest tylko umocnienie okay. tego komfortu. No dobra, ale jak Ty je rozumiesz? Bo, bo bardzo wielu ludzi mówi, no to znaczy co? Mam, mam Ci powiedzieć, jak chcesz, mów, mów nie i, 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 i co? Ja, jak Ty rozumiesz to prawo do nie? Oczywiście, ja to rozumiem właśnie jako ten komfort mojego rozmówcy, do którego ja go nawet trochę tak Czasami wręcz zachęcam. Czyli wiesz co, panie Darku, ja panu może coś pokażę, pewne rozwiązanie. Oczywiście pan może mieć szereg wątpliwości. Nie łudźmy się, to nie jest rozwiązanie idealne i ono nie jest dla wszystkich. Więc jeżeli A może jest idealne. Da... Ale wie pan co? Ja tego nie wiem. Okay. Dlatego właśnie po to ta nasza rozmowa. Dałby mi pan 15 minut, ja w paru zdaniach opowiem o tym, czym to w ogóle jest, dla kogo, po co, jak. A potem pan do tego się jakoś odniesie i mi tak szczerze powie. I liczę się z tym, że równie dobrze powie mi Pan, że to pana nie przekona. Okej. Okay. Czyli chcę się zachować trochę w ogóle jak niestandardowy sprzedawca, czyli nie, że na pewno będzie Pan zadowolony, bo mam innowacyjne, wyjątkowe rozwiązanie. Tylko mam oczywiście świadomość wartości, którą dla ciebie niosę, ale wcale nie wykluczam takiego scenariusza, że ty mi powiesz, że jednak. Nie dla mnie. Okej, okay. no właśnie, jak, jak, jak o tym rozmawiamy, to nie chciałbym chyba, żebyśmy próbowali budować w tym jakiś trik, bo to według mnie nie chodzi o trik. Ja, ja naprawdę myślę, że to jest fair i eliminuje różne takie misleadingowe tematy, kiedy my mówimy tak, sobie. naprawdę wierzę w ten produkt, ja wierzę w to rozwiązanie, to jest fajne rozwiązanie mm. i wydaje mi się, że z perspektywy Pana problemów czy wyzwań to jest no. super, ale naprawdę też zakładam, że nie dość, że może Ci się nie podobać, możesz mieć wątpliwości, jak na koniec dnia równie dobrze możesz powiedzieć, słuchaj, nie chcę tego z różnych powodów. I teraz wydaje mi się, że, że po pierwsze świadomość tego, że tak jest, że, że po prostu naprawdę nie wszystkim muszę sprzedać, chociaż bardzo chcę. Ale z drugiej strony powiedzenie tego klientowi daje pewną szansę, i wydaje mi się, że to jest klucz w tym, w tym byciu w tym prawie do niej, żeby ten klient nie musiał cały czas przebierać nóżkami i mówić kurde kiedy ja może się wyzwolę z tego gościa mm -hmm. po co on tak gada i przerywam ci nie tylko spokojnie najwyżej tak spokojnie najwyżej powiesz nie to jest to jest yy... dokładnie tak to widzę dokładnie tak to widzę i dla mnie w tym szczerym komunikacie gdybyś był moim klientem na koniec spotkania że jednak nie jest może pewien jakiś smutek, ale ja przynajmniej mogę coś jeszcze z tym zrobić, bo ja mogę dopytać dlaczego, czego ewentualnie zabrakło, co by sprawiło. Wiadomo, jest szereg okay. różnych innych trików, ale wolę to, aniżeli hasło pod tytułem Wie pan co, panie Michale, to ja się trochę nad tym zastanowię. Bo teraz dla mnie i dla Ciebie de facto to jest bardzo niekomfortowa sytuacja, bo ja na przykład za chwilę wykonam do Ciebie telefon. W którymś momencie popatrzysz, o Jezus Maria, dzwoni znowu ten już po prostu mam go no dość. Do. W którymś momencie wpadam w tą kategorię, tych takich napastujących, tak. za przeproszeniem, hamskich sprzedawców, akwizytorów, pojęcia, którego chyba każdy człowiek, który sprzedażą się zajmuje, wręcz się boi. Tak. Ja tego chcę uniknąć. Tak, 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 Zgoda. Czyli jakby trochę puentować chciałbym ten, ten, ten element. Wydaje mi się, że są dwa, dwa, dwa ważne konteksty tego prawa do nie i w ogóle chyba budowania w relacji. Jeśli jestem wprost, czyli pozwalam sobie na mówienie rzeczy, o których myślę, ale zachęcam Ciebie i jednocześnie jeśli daję Ci prawo do nie, owszem no, polemizuję z tym, dyskutuję, próbuję Cię przekonać, ale wyraźnie wprost pokazuję Ci, że masz absolutnie do tego prawo i jak tylko uznasz, że to nie jest dla Ciebie, to mi powiesz, to moim zdaniem osiągamy dwa ważne cele, które są jakby no, nie do podważenia w pracy z ceną. Po pierwsze, że ja, ja, ja rzeczywiście buduję swoją atrakcyjność. Mi się wydaje, że po prostu ludzie lubią takich ludzi, którzy są wprost i jednocześnie nie robią z siebie takiego naciskającego kota z pecherzem, tylko po prostu naprawdę są fajni. Czyli ten warunek, który mówi o tym, że ludzie czasem będą gotowi kupić od kogoś, kogo lubią, już tutaj jakby budujemy. Ale z drugiej nie. strony, jeżeli przyjąć, że no, z kluczem rozmowy handlowej opartej o obronę ceny będzie dyskutowanie o wartościach, pokazywanie pewnych korzyści, pokazywanie mm -hmm. interesu, który masz, to, to ta rozmowa wymaga tego, żeby ten klient był spokojny i żeby cię nie przerywał, i żebyś naprawdę był gotowy na otwarte słuchanie. Więc jeżeli on ma w głowie to prawo do nie, to będzie miał większą skłonność do tego, żeby cię naprawdę Dać otwarcie ci pole wysłuchać. Do obieści, pole do takiej Słuchajcie, yy, ciekawi jesteśmy tego bardzo, jakie są i czy w ogóle są jakieś Wasze doświadczenia w obszarze bycia wprost i w pewnym sensie prawa nie do nie i, I, i takiego trochę zgody na to, że oczywiście ten nasz kontakt handlowy może się skończyć różnie. Nie. Czy w ogóle macie takie doświadczenia i co sądzicie o, o takiej charakterystyce budowania tej relacji, czyli właśnie w oparciu o wprost i, i jakby zgodnie z, z prawem do niej? w kontekście obrony ceny. Na ile to może nam pomóc później skoncentrować się na najważniejszych rzeczach. Zachęcamy do dyskusji Dzięki. i do zobaczenia. Do zobaczenia.